Historia, legendy, tradycja, no i oczywiście kibice. To wszystko stanowi o wyjątkowości koszykarskiego Śląska. 50 lat temu rozpoczęła się mistrzowska droga, którą WKS podążał przez lata. W 1965 roku drużyna Ryszarda Stasika po raz pierwszy zdobyła dla Wrocławia złoty medal Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn. Już 26 września w hali Orbita tamta drużyna ponownie wyjdzie na koszykarski parkiet, a my będziemy mogli im podziękować za wkład w sukcesy klubu. Ale to nie będzie koniec podziękowań. Drugiego dnia międzynarodowego turnieju o Puchar Mieczysława Łopatki uhonorujemy zawodników Śląska lat 90. To wszystko na tle rywalizacji czterech drużyn. Kimika Jużnej, BK Decin, PGE Turowa Zgorzelec i oczywiście WKS-u Śląska Wrocław. Ja będę miał przyjemność i honor poprowadzić tę uroczystość. Zapraszam na międzynarodowy turniej o Puchar Mieczysława Łopatki. Maciej Kurzajewski, kłaniam się.